Kamil, gdy jesteś w składzie, Anvil gra dobrą koszykówkę. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Wygrywacie. Przede wszystkim wygrywamy i o to chodzi. Nie zawsze tak było i nie zawsze tak będzie. Wiadomo, że nie znam złotego środka i antidotum na wszystkie nasze problemy w trakcie meczu, żeby to tylko w pojedynkę rozwiązać. To jest sport zespołowy, ale cieszę się, że wcześniej po kontuzji wracając ta gra nasza się zaczęła zazębiać. Jak wróciłem, teraz po chorobie jest to samo. Liczą się zwycięstwa. W sporcie zawodowym liczy się zwycięstwa, nie liczy się styl. Cieszymy się, bo zagraliśmy naprawdę średnio albo nawet i słabo pierwszą połowę, a druga połowa, no to myślę, że to jest duży popis w naszym wykonaniu. I ta ostatnia minuta troszeczkę tak zamazuje ten obraz drugich 20 minut, ponieważ no wiadomo, że desperacko szukali rzutów za trzy Ostrowianie. Trafiali, brawo dla nich, ale to my więcej tej zimnej głowy zachowaliśmy. Malik Williams z trójką przypieczętował, myślę, że mecz. No właśnie, powiedz, co się stało po przerwie, że zaczęliście zdecydowanie lepiej grać? Co wam trener Fasunkiewicz powiedział w trakcie tych kilku minut przerwy? Żeby szczelniej bronić i celniej rzucać przede wszystkim. Po prostu dał jakieś uwagi, które w pierwszej połowie systemowo gdzieś tam nie odnajdywaliśmy się najlepiej. Zarówno w obronie, jak i w ataku i myślę, że pewności złapaliśmy, jak te dwa, trzy rzuty trafił jeden gracz, potem drugi gracz. Wtedy i ławka się ożywiła, każdy co wchodził wnosił nową energię. Trudno powiedzieć, czy to były jakieś tam kluczowe słowa, czy jakieś mocne, ostre słowa, ale na pewno my wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że ta pierwsza połowa była, lekko mówiąc, naprawdę żenująca w naszym wykonaniu. Wiem, że nie lubicie, jako zawodnicy, mówicie, z kim chcielibyście zagrać w kolejnym meczu. Zapytam więc troszeczkę inaczej. Twoim zdaniem, kto dzisiaj wygra, Tref czy Śląsk? Tylko przez wzgląd na to, że nie ma trenera Urlepa i Łukasza Kolendy, to może delikatnie uważam, że większą przewagę ma Tref Sopot, ale jeżeli trener Adamek będzie zastępował dzisiaj trenera Urlepa, z którym ja współpracowałem, to jest dobry szkoleniowiec, to wcale nie jest to powiedziane, że Tref ten mecz wygra, bo trafiają na siebie w tym ćwierćfinale dwie naprawdę wyrównane drużyny i pokazuje to też sezon zasadniczy. Wielkie jeszcze raz gratulacje, tyle Kamil Łączyński. Panowie, oddaję wam głos. Dziękujemy.